Blogger Zone to zawsze jest strefa inspiracji na podstawie trendów zaobserwowanych na targach, między innymi Ambiente we Frankfurcie. Tworzona zawsze jest przez blogerki wnętrzarskie. Trzeba jednak pamiętać, że blogerki to są projektantki wnętrz i one zajmują się głównie tworzeniem całej tej strefy od tej strony estetycznej, ale mamy w zanadrzu asa w rękawie. To jest trend watcherka Dagmara Jakubczak, która jeździ po targach, która zbiera te inspiracje i na podstawie których potem cały projekt powstaje. W tym roku jest to już 7. edycja. Co roku staramy się, żeby ta prezentacja czymś zaskakiwała. W tym roku inspirujemy się bardzo ekotrendem, mega ekotrendem już teraz można powiedzieć. Są to jasne kolory, są to stonowane barwy, ponieważ musimy trzymać się trendu well-being, czyli nasz dom ma być naszą oazą, ma być miejscem, gdzie odnajdujemy spokój, gdzie odnajdujemy bezpieczeństwo w tym chaosie świata zewnętrznego. W tym roku edycja Blogger Zone skupiła się na jednym głównym elemencie, na tapecie, która jest za mną. Kolorystyka tej tapety narzuciła wygląd całej wystawy. Są to kolory ziemi, a kolory ziemi wpisują się niemalże w każdy trend zaproponowany przez twórców wystawy Trend 2020 w Ambiente. Kolory ziemi, beże, brązy, czerń matowa występująca przede wszystkim na metalu. Ciepłe barwy takie i tkaniny i struktury z kolei, które są przyjazne i miłe w dotyku. Natomiast myślę, że ona jest, ta tapeta London Art, myślę, że jest takim punktem wyjścia dla całej wystawy. Bardzo nam zależało na tym, żeby pokazać, że nasi producenci mebli, że dystrybutorzy w Polsce czy handlowcy w Polsce mają w swoich zasobach produkty, które absolutnie wpisują się w światowe trendy. I chciałyśmy dzięki tym kolaboracjom, które przez tyle lat trwają, chciałyśmy pokazać, że przy współpracy z liderami w branży można urządzić mieszkanie modnie, w trendzie, luksusowo bądź bardziej casualowo, ale zawsze elegancko, wykorzystując właśnie to, co jest na rynku polskim.